Pamiętasz, jak gadaliśmy, że jeżeli któryś z nas zerwie z drugim, zaczniemy się śmiać, biorąc to za żart. Przerwa to dla mnie bezsens, ale zgodziłem się w sumie. Tydzień później pisałaś, że i tak chcesz wiedzieć, co u mnie. Nie dałem się złamać po tej całej sytuacji. 4 tygodnie później gadaliśmy po raz ostatni. Kiedyś ryczałem jak dziecko, kiedy miałem w związku kres. Tym razem wpływało po mnie wszystko, oprócz łez. Zabrałaś mi emocje i iskrę z moich oczu. Dziś ranię inne dziewczyny, nie mogąc nic do nich poczuć. Czemu tak jest, nawet próbując na siłę? Czemu brakuje mi w nich cech, których w tobie nie lubiłem? Każdą porównuję do ciebie, jestem okrutny, lecz przy innych brakuje mi czasem nawet naszych kłótni. Wiadomo było, że rozstanie musiało się ziścić, lecz oboje chyba sobie go nie uświadamialiśmy. Byłaś ze mną na koncertach, to dawało pełnię szczęścia. Nigdy nawet nie objąłem żadnej fanki do zdjęcia. Byłaś ze mną na bitwach, czułem wsparcie za plecami. Pocieszałaś po porażkach i cieszyłaś zwycięstwami. I do czasu, w końcu wszystko się rozmyło. Choć brakuje tego czasu, nie wiem czy to była miłość. Nigdy ci nie powiedziałem, że cię kocham, co nie? Ty mi raz po pijaku i chyba na wpół świadomie. Nigdy nie umiałaś mnie zaakceptować na 100%. Chciałaś, żebym chlał, wiedząc czemu tego nie robię. Nabijałaś się, że katol, byłem w tym taki śmieszny, gdy ja modliłem się, żeby być dla ciebie jak najlepszym. Mógłbym stanąć na głowie, żeby dać ci świat z gwiazdami. To i tak miałabyś problem, że jest do góry nogami. Zawsze coś było nie tak, też nie byłem ideałem, ale robiłem co mogłem i przynajmniej się starałem. Nie chciałaś rozmawiać o ważnych sprawach, a gdy był temat, mówiłaś, że nic nie powiesz i że to nie ma znaczenia. Jak na imprezie chłop zrobił ze mnie debila, w chwili znikąd przybił pionę. Ja nie wiedziałem, że to twój były i tak bałem się poruszyć każdy temat w kółko, wiedząc, że próba rozmowy i tak zakończy się kłótnią. Tyle niedopowiedzeń przez 1,5 roku po nich. Więcej wiedziałem o tobie od naszych wspólnych znajomych. Tyle żalu mam za każde spięcie od wielu. Nie wiem czemu ciągle noszę twoje zdjęcie w portfelu. Kiedy się rozstawaliśmy, mieliśmy utrzymać kontakt, jasne, podobno już masz nowego chłopa. Czasem zastanawiam się, jak wam się wiedzie. Czy jemu też teraz gadasz, że jest najlepszy na świecie? Wiem, jak umiesz być nieszczera i nie mów, że nie mam racji. Te czułe słowa to brednie na potrzeby sytuacji. Gadaliśmy, że jeżeli któryś z nas zerwie z drugim, zaczniemy się śmiać, biorąc to za żart. Przerwa to dla mnie bezsens, ale zgodziłem się w sumie. Tydzień później pisałaś, że i tak chcesz wiedzieć, co u mnie. Nie dałem się złamać po tej całej sytuacji. 4 tygodnie później gadaliśmy po raz ostatni. Kiedyś ryczałem jak dziecko, kiedy miałem w związku kres. Tym razem wpływało po mnie wszystko, oprócz łez. Zabrałaś mi emocje i iskrę z moich oczu. Dziś ranię inne dziewczyny, nie mogąc nic do nich poczuć. Czemu tak jest, nawet próbując na siłę? Czemu brakuje mi w nich cech, których w tobie nie lubiłem? Każdą porównuję do ciebie, jestem okrutny, lecz przy innych brakuje mi czasem nawet naszych kłótni. Wiadomo było, że rozstanie musiało się...